Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Na start wchodzimy do tego miejsca, które dotkliśmy w poprzednim odcinku, czyli do właśnie specjalnych katakumb, może specjalnych po prostu do katakumb, w których będziemy mieli kolejno wrogów. No i na szczęście Klinga Porządku bardzo ładnie pozwala sobie z nimi radzić. Okej, to jest pewnie zamknięte, co nie? Dokładnie. Czyli muszę iść tutaj gdzieś w głąb, żeby znaleźć ponownie jakąś dźwignię, która mi to otworzy. Leba cwaniaku. Okej, mogę użyć. Jeszcze coś tam mi zostało. Teraz oby było warto. Topór Rosusa. Pełnej ludzkiej kości wypada z tych szkieletów. To oczywiście jest bardzo fajne znalezisko. Zobaczmy ten topór. Rosus, siewca śmierci, wskazujący drogę do katakumb na ziemiach pomiędzy, został uwieczniony na tym rytualnym toporze. Zmarli łatwo gubią drogę i zawsze potrzebują przewodnika. Unikalna umiejętność, przyzwanie Rosusa, unieść ten topór, by wezwać zagubionych w śmierci. Z pewnej odległości pojawią się trzy szkielety i zatopią wroga, nim znikną. Okej, czyli dokładnie to samo, co mam na zaklęciu. Przy kosturze, tylko jest to na broni. I szczerze, jakoś wolę to bardziej właśnie mieć na broni, niż na zaklęciu, bo jakoś lepiej to działa. No, wróć, nie! Nie, tak. Broń lepiej działa niż zaklęcie. Leci. No niekoniecznie to miałem na myśli, z tym leci. O. Właśnie to miało lecieć. Czyli ten. Suszona wątroba, spoko. Wolałbym damage odporną suszoną wątrobę, no ale niech będzie. Pana żegnam. Teraz tak. Czy mam coś, czym mogę się podleczyć? No nie bardzo. Tutaj to bym mógł zjeść w sumie. Podlecować sobie obrażenia fizyczne. Muszę użyć flaszki i leczenia. Wracamy do Klingi Porządku. Co za gnój. Dalej poziomu trzeciego. Serio jeszcze mnie trafił? Okej, tutaj schodzę niżej. I tu już widzę, jest chyba... A nie, no nie, jednak nie ma tęczyzny. Mamy kraby. No, póki co jeden. A, wróć, mamy ich więcej. I ty, w sumie to jest chyba woda, nie? Poczekaj, dajmy tym. Dajmy to. A nie, jednak nie ma wody. Ale ogólnie to sobie lepiej radzi. Przez to, że ich one-shotuję. Come on, no kurde, już tutaj nie mogłeś od razu przenieść tego zaznaczenia. Dobra, tutaj wróćmy do tego talizmanu. Rupimy flachę. Super. Tutaj nagrobny fiołek. Co to było napisane? Krab, przed tobą zasadzka. Uważaj, olbrzym. Oho, niech zgadnę. Dupny krab się nagle wynurzy. Jakaba, pasek białego mięsa. Pasek mięsa i tak dalej tutaj. Skrót pewnie do blokowania. No oczywiście. Wow, co? A ten tu skąd? No a żebyś, kurwa, żebyś się w dupę wsadził tego szczypca. Pewnie, pierdoli mnie, kurwa, przez teksturę.
Bo czemu by kurwa nie? No spierdalaj! Zajebisty przeciwnik. Jeden stoi na wodzie, która jest praktycznie... Złanshotuje go chyba teraz tym, nie? No prawie. Ale co to ładuje, to on podchodzi? Jeb, jeb, jeb. Ukroniczne. Czy to było jakieś mega warte? No nie jestem pewny. Ale a propos łuku, mogę sobie go użyć, żeby właśnie zostać błogosławieństwo. Jak rapa sobie jego mięsa. Nie czytałem tamtej wiadomości. Nie ma szans. Czy jest to jakaś iluzja? No, oczywiście, ktoś sobie w chuja leci. Nie dziwi się, że ludzie to łykają, no bo to się aż prosi jakąś iluzję. Tu? Nie. Tu? Też nie. Tego nie otworzę, bo to jest skrót. Tu? Nie. Też nie. Że to było kłamca, okej. Brak iluzji póki co. Okej. Dla testu to zrobiłem, ale proszę, działa. Okej, to był rozumiem nekromanta, który ich powoływał do życia. O, fajnie, nie ma w ogóle flaszek leczących, super. Okej, klinga w porządku. Żeby ich fajnie zdejmować na raz. Posągi widzę bossów, kurde. Zdychaj. Okej, ten widzę zdechnął w momencie śmierci tego maga. Mag nekromanta to w sumie jedna to samo. Bo nekromanta jest magiem, tylko to jest pod tym magii, nie? Przed tobą kłamcą. O iluzji ktoś pewnie pisał. Uwaga, level trzeci, okej. Okay. Jak ja go zahaczyłem jeszcze tym ostrzem? Ukryta ścieżka, przewrót. No patrzcie, tym razem faktycznie jest dobra. Co? Nie! Kurde, złata! Oj, tu boss od razu! O kurde. Nieźle. Dobra, YOLO, bez flaszek leczących w takim razie. Z czym walczymy? Z zabójcą czarnych noży! O kurde. Jest, jakby teraz weszła riposta, to mi się, kurde, naprawdę... No, nie powiem, ucieszyłbym się. Do tyłu. Staminy potrzebuję. Minimalnie prawie go sięgnąłem. Fuck me! Jezu, jak ja nienawidzę czegoś takiego! Prawie typa skasowałem! Prawie typa skasowałem i kurde, jeden strzał go wybronił! Masakra! A to jest jakiś boss dodatkowy, tak mi się wydaje, no bo główny boss katakumb jeszcze jest do odkrycia. Więc czeka mnie jeszcze coś.
Jeszcze ktoś. No. Cyk. W górę. Konwalia. Żegnam. O, level 4 konwali. Czekaj, bo to zostawię trochę kości. Ty właśnie, po co kurde z nimi walczę? Że nie muszę ich zabijać, że zabiję typiarza, jest po nich. Co ładnie. O, tamten też zginął przy okazji. Dobra, ale kurde, prawie. O, tamten też zginął, nawet nie wiem od czego. Okej, wiem, że tutaj były dwa szkielety, ale jeden postawił się chyba zdespawnić sam z siebie. Ja cię sunę, ale jeden strzał, żeby go zabić. Wow, co jest? Czemu mam szare zdrowie? Nie żyje? Nie żyje. Jezu, backstabber. Modry sztylet skrytobójcy i ślad czarnego noża. Okej, dobra. Zszedł mi ten debuff. Mamy powrót do wejścia. No, ale nie no, nie ma bata, że to jest wszystko. Dobra, robota. Czas na z tyłu, potem tunel. Dobra. No, Jezu, dobra, nie, okej, zrozumiałem to. Czemu mi to tyle zajęło? Czemu mi tyle zajęło, kurde? Dojście do tego, to było tak, tak proste, nie? I ja oczywiście tego nie skumałem od razu. Żegnam. Dalej ten efekt, który nie wiem wciąż co oznacza. No właśnie, oko bestii drży, ja tu jeszcze mam co robić. Tylko pytanie, jak? Co mam konkretnie zrobić? Zobaczmy jeszcze tę broń. O, come on, to nie jest broń! Dwa klucze przedmioty tylko zgarnąłem, o, come on! Dzisiaj na coś lepszego. Ślad czarnego noża. Znak rytuału nocy czarnych noży. W noc czarnych noży ktoś wykradł Maliketowi czarnej klince fragment śmierci i tchnął jego moc w sztylety zabójców. Ten znak jest dowodem rytuału i skrywa prawdę o spisku. Okej. Okay. A tutaj to opuszkowe winogronie jeszcze z poprzedniego odcinka. Zbarwione na żółto oko rycerza Wajka. Ja pierdolę. Wypalony został na nim odrażający odcisk palca, podobnym do tych, których naznaczyły całe jego ciało. Jeśli ofiarujesz jej ślepej służce, doprowadzi on do źródła odległego świata, pozwalając jej stać się służką palców. Okej. Okay. Tu. Ej, nie, no nie mam tego! No co jest? Ta hel? Gdzie jest ten sztylet? To jest amulet! Okej. Okay. Sztylet zabójcy zniekształcony i splamiony błękitem. Trafienia krytyczne przedstawiają punkty skupienia. Mwah, dziękuję, czekałem na coś takiego. Ten amulet przypomina połyskujące ostrza używane podczas nocy czarnych noży. Te, które dały posmakować śmierci półbogom. Okej, okay, dobra, to teraz co wymienić? Kontra po zasłonie. Seria. Dobra, mogę zamiast tego to wziąć. Teraz proszę. Dzięki, ile będę skupienia z tego odzyskiwał. Żegnam. Że boli mnie fakt, że nie mogę dać tego buffa na przykład na właśnie mój księżycy Woal, bo bym z chęcią tutaj pobiegał, tylko właśnie dopóki... O, żywica... Nie! Chciałem flaszki wykorzystywać. Żywica skorzenia zawsze się przyda. O, tutaj? A nie, to tylko świeczka. Ważne. Ciebie out. Cię
sobie bardzo ładnie znikają. Ogromny fiolek gościu mam przy sobie. Okej. Dobra. Tutaj coś jest wyżej. Nie, tam jak pójdę, to dojdę tylko i wyłącznie ponownie do tego zabójcy. No ale nie powiem, jakieś runy ich dodatkowe chętnie też przygarnę. No i tam już idziemy do zabójcy. Strzały 5 sztuk. Dla czystej pewności po prostu, nie? No ale nie, nie ma tutaj. Z tym posągiem nie mogę czegoś zrobić. Tą potworność. No, kod połączony z serwerem? Średnia, kurde, opcja. No, z wyglądu bynajmniej, bo to jest, ten boss to jest po prostu... Znaczy, to boss, no. No nie wiem, tak, no zakładam, że to jest boss. Prawo ja. Dobra, leczenie poproszę. Żeby flaszek nie zużywać. I w sumie teraz bym sobie wytestował te... kontry. Ile mi to przywraca skupienia? Nie gadaj, że mogę tego zrobić. No nie, no muszę móc to zrobić. Dziękuję. Okej, coś tam nieco dostałem. I uwaga! Tu! Jest kuźwa zejście niżej. Okej, ten też tylko sobie coś zostawił, więc poproszę o ten grzyba, o dziwo. I tu spadam i ląduję po drugiej stronie tych cholernych krat. Walia upiorna plus, znaczy plus 3. Poziom trzeci. I tu mamy jedną dźwignię, która otwiera mi skrót. Drugą dźwignię, która otwiera mi wejście do bossa na początku całego lochu. Czy tam. Dobra, no lochu, tak powiedzmy RPG-owo, to jest dungeon, nie? Ale growo nazywając na miejsce to do kataku. Czym sobie z bossem i tyle. Ciekawe, jak z nim pójdzie. Może lepiej niż z tym. Lepiej niż z tym zabójcą. Zaś ten cień. Czemu? Ha, pierdole, jak nie... Jezu, prawie one shot. No, to było mocne. To było mocne. Okej, okay. Morowe korzenie, dziękować. No i czekaj, jeszcze nie, najpierw chcę pozyskać żywicę z korzenia, gdzie tylko mogę. Jak widzę, mogę w niewielkiej części, czy tak w jednym miejscu. No dobra, wracamy do wyjścia. Dobra, ten materiał może być, będzie troszeczkę krótszy niż inne, albo takim, powiedzmy, w miarę normalnym będzie oscylował w normalnej takiej prędkości. Co ja pierdolę? Prędkości, długości. Żegnam. O, nagolennik rycerza Maluzaleum. Okej, okay. Kolejny do zestawu. Dobra, oddajmy jeszcze te morowe korzenie Gurangowi. I na koniec przejdźmy się do twierdzy Okrągłego Stołu. I tak, oddajmy... Spróbujemy pokazać ten znak zarówno Di, jak i Rozierowi oraz Gideonowi tę potkę od Seluvisa. Ryk bestii jako popiół wojny, okej. Okay. To
też spoko. Dalej z tego, na tego gargulca nie wiem, czy jestem gotowy. No ale w końcu będę, w końcu będę. Zobaczmy, jak wygląda ten popiół wojny. No to miecz możemy tu nałożyć. Ryk bestii. Myślny. Zobaczmy. Wow, co jest? Mordo, spokojnie! The fuck, czemu mnie atakujesz? Nie spodziewałem się tu jakiejś walki, kurwa! O, to tak bije w ogóle dookoła niego. Ciekawe. No what the fuck? Czemu on taki damage bije? Już, kurwa, ogarnąłeś się? Co mam zabrać? Nic mi nie dajesz, gościu. Nie chcę z nim gadać, chcę odpocząć w miejscu łaski. Okej, okay. I co teraz? Aha, okej, okay. Dalej znowu jest ta akcja, że mogę dojść w miejsce łaski. Znaczy, tfu, może mogę mu dać te morowe korzenie. Ale właśnie, rzekę Siofra trzeba będzie zacząć eksplorować, bo tam jest gdzieś wejście do tego miasta. Tam najpierw muszę to sprogresować, żeby dalej iść z tym questem Rani. Trzeba to będzie ogarnąć w końcu. Okej, okay, bo Gorchen dalej tu jest. Oh, I've been waiting for your return. I've decided to leave the round table hold after all. As I mentioned, I'm off in search of the noble gold mask. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. No w sumie, co chciałem, to się od ciebie nauczyłem, nie? May the golden order sh- Dobra, czyli jego już tu nie będzie. A on też nic nie powie. Ale patrzcie, nie, o dziwo, nie mogą pokazać tego znaku. Rozierowi, nie te drzwi. Wróćcie do przejścia. Drzwi tym bardziej w sumie. Rozier. Always good to see you, son. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Aha. Did you need? Ale zobaczmy, czy Gorchen poprzyła. Nie chcę z tobą gadać. Czy Gorchen będzie po przeładowaniu? Nie, zniknął. Okej. Okay. Czy Rozier coś powie? Chyba nie żyje. O! Do Gorewa.
I teraz jak odpoczniemy, znowu do niego pójdziemy, to co, teraz nie zginie, czy co? Nie, powiedzmy zawiesił się w takim stanie. Okej, co powie Fia? A propos Rozjera. Pytanie, czy w ogóle powie cokolwiek. Mamy coś. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Podniszczony sztylet. A certain person gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. I'd like you to find the owner of the dagger. It's a very precious. Then good day. Okej. Okay. Jak się wczytamy w opis, to pewnie się dowiemy, czy kto jest właścicielem. Kurde, ta jej peleryna się tak trochę słabo animuje. Tak nienaturalnie wręcz bym powiedział. Zobaczmy, gdzie jest ten sztylet. Tutaj. Sztylet otrzymany od Fii, towarzyszki na łożu śmierci, pragnęła, by wrócił do prawowitego właściciela. Kiedyś był wyjątkową bronią z mieszanki złota i srebra, lecz teraz jest podniszczony i zeszpecony przez czarną rysę. Okej. Okay. Szczerze, złoto i srebro, no to chyba do D pasuje. On miał takie, on ma tutaj widać takie złote i srebrne elementy. O, proszę, stary, to twoje? Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Okej. Okay. Trafiłem. Spoko. Zobaczmy, co powie na to Fia. Ile powie cokolwiek, bo to jest ten minus właśnie, że nie zawsze coś jest zgadane a propos tych... A propos takich szybko zrobionych kościków. No ale powinna coś raczej się stygerować teraz. You are so. Then good day to you. A, i to tyle. Okej. Okay. Przyznam, tego się trochę nie spodziewałem. No chyba, że muszę przeładować lokację i wtedy coś się stanie. Coś chcę powiedzieć. Dobra, najpierw bym zobaczył tutaj, czy mogę tylko upgrade'nąć tego, ale tego nie chcę. O, albinauryka, najchętniej na plus 3 ulepszę i od razu na plus 4 też, czemu nie? No, o czym muszę wiedzieć? I muszę warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine how much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. I can hear it from across the howl. You should keep your distance. I know you're strong. Okay. Ze skrzydłaczy co, tam na dole? Bo tam były drzwi, których nie mogę otworzyć. Coś powiesz ciekawego? Niekoniecznie, ale mogę u niego sprzedać parę fantów, czyli między innymi te powtarzające się bronie. Kurde, czy jak to sprzedam, to odzyskam popiół? Mam nadzieję, że tak.
Obie też przepadną. Dobra, to nie, 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 to nie chcę, to nie chcę. To najpierw zdejmiemy popiół. A potem właśnie sprzedamy. Czyli tak, popiół. Z tego miecza cofnij wzmocnienie. No i teraz sprzedać. Ten właśnie miecz. Bo go nie potrzebuję. Zobaczmy, czy to chodziło o te wejście? Nie, dalej zamknięte. Okej, okay, no a tutaj jak zejdę, no to tu mamy jadalnię, tu mamy kuchnię, no ale tutaj wszystko już oszabrowane. To kurde, gdzie w takim razie mogę iść? W sumie jeszcze są tutaj schody, tutaj są jeszcze jakieś drzwi. I też zamknięte, czyli na razie w sumie dostałem info, ale chuja z nim zrobię. Niestety. A propos, jeszcze zobaczmy jak to wygląda tutaj. Dobra, teraz D tu jest. Przeładuję. I zniknął też. Co na to FIA? Proszę, FIA też zniknęła. Ciekawe. Nawet bardzo. O, jakże intrygujące. Okej. Okay. Nie tutaj. A jak tam u Rozjera? Polepszyło mu się, czy już zginął? Nie, dalej do Gorewa. I sam się nie umie chyba zdecydować, czy ma umrzeć teraz, czy później. Okej, Neferi tu widzę nie ma. Czekaj, to było zamknięte wcześniej. Okej. Dobra, dzwonek mam? Nie mam do zaoferowania. Mogę kupować tylko ponure kamienie kowalskie, ewentualnie te odłamki plus kamienia, to jakoś tam nie miara. Okej. Siema. Ja pierdolę, ile tu jest kurwa trupów! Okay, mamy czerwonego fantoma, czyli co, zagadam i będziemy się potykać? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. To nie jestem znowu łajnożerca? I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. A założysz się, że cię rozwara? Tak, dla mnie to chłopie nie będzie żaden problem. Dobra, i pogadajmy jeszcze teraz z Ofnirem. Journey to the capital, then the two fingers will you may be out. Tak, tak, tak. O, pokaż miksturę. Is that potion what I think it is? Bloody Salivus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Daj, bo skoro masz wątpliwości co do zawartości, no to ja też. I'll dispose of the potion myself. You go and see Salamis, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Okej.
Ale ciekawe, że od razu rozpoznał, kurde, do kogo należała ta podka, po samej wyglądzie flaszki chyba. Także intrygujące. Ciekawe, czy paluszki znowu sobie durym takim merdaniem coś powiedzą. Tutaj nic. Tutaj ta renala ciągle została, ale mówię. Dopóki nie ogarnę, czy dopóki nie rozmnożę tego wizerunku, no to nie zamierzam mi czerpać z niego mocy. Ale kusi mnie to berło renali, bo może być naprawdę mocne. Oj, teraz tu jest też otwarte, no come on! Dobra, i co jest z tej strony w takim razie? Jest Di i jest Fia. Wow, co jest? Co mu się stało? Poza tym, że nie żyje. Finally, it is returned to its rightful place. The stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now, I must bid you goodbye as well. Though I ask you deliver this message to the round table hold. I am Fia, deathbed companion, hark round table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We who humbly live in death, live in waiting. To one day welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise. The Lord of the Many and the Meek. Okej, okay, nałóż mnie tej sztuczki. O, dzwonek kulisty D i bliźniaczy Set. Co dziwnie to wygląda, że zabraliśmy ten bliźniaczy Set z jego ciała, a on dalej go ma na sobie, nie? Okej, okay, tutaj jest zamknięte. Okej, okay, to było intrygujące. Czy to się na dole teraz też otworzyło? Nie, jak na złość nie. Dobra, coś powiedział a propos tego? Mamy nic. Roderika? Dobra, na ciągle się powtarza. Tutaj już była Fia, ale teraz nie ma po co tutaj wychodzić, no bo Fia ewidentnie wyrzekła się miejsca przy stole. Di zniknął. Rozier, w sumie nie wiadomo co z nim jest, ale prawdopodobnie umiera. Łofnira ogarnięte co chciałem, no a ten. A nasz nauczyciel inkantacji sobie gdzieś poszedł, więc trochę lipa. Dobra, czy ja chcę jeszcze teraz kontynuować tego questa z Seluvisem? Szczerze mogę. Czemu nie? Dobra, no najbliżej. Najbliżej to będzie stąd, mi się wydaje. Chociaż, no, chociaż nie, w sumie nie. Najbliżej to by było od Rani się dostać, no ale... Też będzie tak okej. Okay. Dobra, to najpierw muszę sobie wyjść oczywiście. Bo inaczej nie będę mógł wezwać konia. Ciekawe co takiego... Ty, w sumie właśnie, ciekawe czy ten smok się teraz zaspał mi znowu. No, niestety chyba nie. Szkoda, liczyłem, że uda się go pokonać. Ale kto wie. Może właśnie jest wymagana jakaś konkretna pora dnia. So you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Selavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish okay, to hear well? Your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. Czyli odblokowałem sobie questa. Znaczy z questa odblokowałem sobie handlarza z spellami kolejnego. Okej, okay. A co powiesz więcej o swoich komnatach? You break into a man's private chambers, rooting about as you please.
Your offishness knows no bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own, hmm? Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. What? A to jest proch chyba. Tak. Lalka słojowca albo służki palców Teroliny. Jedna z lalek Seluvisa, duch człowieka, który pragnął stać się wnętrznościami żywego słoja, specjalista odciskania wszelkiego rodzaju garnkami i słojami. Słojownik powiedział kiedyś pewnemu bezimiennemu człowiekowi: nie jesteś jeszcze gotowy, by dołączyć do wojowników wewnątrz. Musisz bardziej się postarać. Pracuj nad sobą, pewnego dnia wrócę po ciebie. I służka palców. Duch służki palców, która nigdy nie spotkała przeznaczonego sobie zbawieńca. Używa inkantacji leczących i garnków z wodą święconą, ale z natury nie jest wojowniczką i nie nadaje się do walki. Służka bez zbawieńca, zbawieńc bez służki i brak przewodnika, który by ich połączył. Okej, leczące inkantacje albo ciskanie garnkami. Szczerze, ten słojowiec bardziej mi się podoba. Co o Nefeli powiesz? You had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much of her to begin with. Okej, okay, enigmatyczny w chuj, nie? Karyjska falanga, karyjski odwet, błysk kamienna lodowa skała i mroźna mgła. Lecimy od falangi, ale wykupimy wszystko. To najpierw muszę oczywiście zużyć wizerunek, żeby zgarnąć co nieco. Czyli karyjski odwet, karyjska skałka. Ja pierdolę. Dobra, tu już zużyję jakiś run. O, idealnie. Begging for another lesson, so the remains. No i cyk, kolejne cztery nowe zaklęcia i zobaczmy. Karyjska falanga tworzy odrzucający łuk obronny z wielu magicznych błyskoostrzy, które automatycznie atakują pobliskich wrogów. Może to podczas ruchu. Ulepszona wersja czaru błyskoostrzy używana przez zaklętych rycerzy. Okej. Okay. Karyjski odwet. Machnij kosturem, by rozproszyć zagrażające ci czary i inkantacje, a ich moc wykorzystać do kontrataku błyskoostrzami. To zaklęcie było tajnym sposobem karyjskiej rodziny królewskiej na zabezpieczenie się przed nielojalnością Akademii. Pewnego dnia księżyc i gwiazdy miały podążyć własnymi drogami. Błyskamina lodowa skała, czar, którym podobno posługiwała się stara śnieżna czarownica. Błyskami służy jak za przewodnik, który wystrzeliwuje fale magii zimna. Ten czar można dostać wielokrotnie. Śnieżna wieżba nauczyła młodą Rani lęku przed ciemnym księżycem, gdy przekazywała jej wiedzę o magii zimna. A tutaj mroźna mgła, wywołuje zimną mgłę przed rzucającą są tarczar, zamiast mgły i tak dalej, tak dalej. Dobra. Reszta jest prawie identyka jak ten. Jak poprzednie opisy. Dobra, to co? Seluvis wykiwany. Więzienie ogarnięte, co nieco zwiedzone. Nawet fajnie to idzie, tylko mówię. Teraz przydałoby się ruszyć albo tutaj gdzieś, po wulkanicznym dworze, tylko musiałbym jeszcze najpierw tak, po pierwsze te katakumby musiałbym ogarnąć, gdzieś tutaj, że są. Po drugie ogarnąć tutaj jakoś wejście na ten dwór właśnie. No a potem ewentualnie bezpośrednio do stolicy byśmy się udali. Chyba, że najpierw jednak sprogresujemy Rani, dokończymy właśnie tam w Siofrze, co tam możemy zrobić, plus tutaj mamy jeszcze kawałek do zwiedzenia. Tego płaczącego półwyspu. I cały czas mnie ta czarodziejka Selene to intryguje. Co ona tu robi? Dlaczego nie mogę nic z nią zrobić? No ale to dopiero w kolejnych odcinkach się przekonamy. Ode mnie w tym to już będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!